Siema, witam w kolejnym poradniku z serii sieci. Dziś będziemy montować takie oto urządzenie do szafy serwerowej. Jest to UPS, czyli taki awaryjny zasilacz od firmy Ford Polska. Tak wygląda. Fajny zasilacz. Dostajemy przewód zasilający oraz taki przewód USB. Ten przewód podłączacie sobie albo do komputera, instalujecie specjalne oprogramowanie ze strony producenta. Lub po prostu ten przewód podłączacie do swojego routera w swojej sieci, gdy posiadacie port USB w routerze i wtedy, gdy na każdym komputerze, bądź na którym pracujecie, zainstalujecie dane oprogramowanie, wtedy automatycznie przez sieć LAN połączycie się też z tym UPS-em i będziecie mogli monitorować różnego rodzaju jego parametry, czasu pracy baterii i tak dalej, co jest pod niego podłączone, takie różne rzeczy. Tego tu nie będę pokazywał, to jest banalnie proste. Dziś po prostu teraz zamocujemy takie oto ramiona i przejdziemy do szafy i będziemy go montować. No i tak, montujemy te nasze mocowanie w ten sposób, tak aby tutaj mieć możliwość zamontowania go na naszej szynie. Montujemy go całkowicie tutaj z przodu, na czterech śrubeczkach po każdej stronie. Takie śrubeczki, wkrętak. To dokręcamy nawet tak dosyć mocno, bo to jest całe nasze mocowanie. No i dobra, jesteśmy przy szafie serwerowej i na początek oczywiście montujemy takie wsporniki, ponieważ UPS jest bardzo ciężki, więc w takie coś trzeba się również wyposażyć. Ja już tutaj jeden mam zamontowany prawie, dokręcam go. No i teraz założę drugi i będziemy przymierzać UPS-a. No i tak, jesteśmy dalej przy montażu tego UPS-a. Jak widzicie, są już routery, półka jest troszkę przemieniona. Listwa wróciła z powrotem na swoje miejsce. Te ramiona troszkę poszły do góry, ponieważ to by mi się nie pomieściło. Teraz prawdopodobnie będzie ok. A więc jak widzimy, mamy tutaj zamontowane na tej szynie dwie nakrętki tego typu. Montujemy je teraz tutaj tak samo, aby nam pasowały na tych samych szynach, tak aby po prostu zamontować do nich naszego UPS-a. Ok, no i teraz bierzemy naszego UPS-a. Bez tych prowadnic to on by tutaj się nie utrzymał. A tak już mamy kontrolę nad nim i wszystko nam to idealnie pasuje. No i teraz go przykręcamy. UPS jest zamontowany, teraz go podłączę i pokażę już efekt końcowy, już nie będę tutaj pokazywać tego. Mamy już po prostu go zamontowanego, będzie tutaj sobie pracował. Teraz tylko po prostu podłączę do niego komponenty, które są w tej szafie i jego podłączę do tego routera przewodem USB, tak jak mieć kontrolę
nad jego parametrami. No i to wszystko. I włączymy go, pokażę efekt końcowy. No i dobra, wszystko jest podłączone, robimy test. UPS już jest pod głównym zasilaniem. Teraz dajemy przycisk power, uruchamiamy naszego UPS-a. Mamy załączenie, jak widzicie, routery się uruchamiają, switch już działa. No i teraz zrobimy krótki test, ja pójdę, wyłączę szybko zasilanie, tak jakby miało braknąć prądu. I jak widzicie, mamy prawdopodobnie brak prądu, a wszystko inne działa. W szafie serwerowej mamy awaryjne zasilanie, słyszycie, router daje informację, że nie mamy prądu. Wszystko działa. Jeżeli taki film Ci się podobał, zostaw łapę, zostaw suba. Widzimy się z kolejnymi filmami. Oczywiście na kanale Informatyka IT. Siema.